Witam Państwa. No zacznę od tego, że uważam, że zagraliśmy najlepszy mecz w tej rundzie. No i w sumie na tym można było skończyć, bo naprawdę dzisiaj wszystko funkcjonowało tak, jak powinno. Dzisiaj Zagłębie tutaj u nas zagrało najlepsze spotkanie. No my w przeciwieństwie do tego dzisiaj niestety już od początku, można powiedzieć, słabo weszliśmy w to spotkanie. Zbyt dużo było takich prostych strat, nerwowości w naszej grze. Myślę, że nie wszystko funkcjonowało tak, jak do tego przywykliśmy. Nie byliśmy w stanie dzisiaj na tyle mocno dominować rywala, żeby przejąć pełną kontrolę nad tym spotkaniem, stąd taki wynik. Myślę, że na pewno są przed nami następne spotkania, trzy jeszcze i trzeba wszystko zrobić, żeby się zrehabilitować i powalczyć o jak najlepszy wynik w lidze. No, wszystko jest jeszcze możliwe. A tak jak mówię, no, dzisiaj po prostu zagraliśmy my z kolei najsłabsze spotkanie w tej rundzie. Stąd i mówię, ten wynik myślę, że odzwierciedla te wydarzenia na boisku. Ale ja dziękuję mimo wszystko swoim zawodnikom za tą walkę, taką determinację, mimo że nie szło. Chcieliśmy przynajmniej strzelić jedną honorową bramkę. RMTV New Media.